passengers stand back from the edge of the platform. Stand back. Oh, shit! This is God calling. Get off the fucking track! W poniedziałek 19 listopada zapraszamy Państwa do dyskusyjnego klubu filmowego do Kina Forum w Bolesławcu. Robić to, co się lubi i jeszcze na tym zarabiać? Bosko, idealna sytuacja. A jeśli się odkrywa w sobie talent do organoleptycznego rozpoznawania gatunków whisky? Wielu by chciało rozpoznawać i zarabiać. Whisky dla aniołów to najnowsze dzieło Kena Loacha. Kto lubi angielski humor, ubawi się setnie. Trudno doszukać się w tym filmie głębszego przesłania. I bardzo dobrze, bo przesłanie plus whisky to mogłaby być bardzo niestrawna mieszanka. Whisky dla aniołów w DKF-ie w Kinie Forum w Bolesławcu 19 listopada. Keep it as low as you possibly can. That's something. And did you not see how fucking big the lock were on the door? And the camera and the arms. You have your heat. So this is the Carntyne Malt Whisky Club. We got a photograph of you with the cask. It's just so we could tell the grandchildren that we were there. Oh, isn't that sweet? We are the fucking champions! Oh, Jesus Christ. Story of my life. Dzisiaj opowiem Państwu o trzech książkach, na które moim zdaniem warto wydać pieniądze. Pierwsza z nich to Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku. Mikołaj Grynberg jest z zawodu psychologiem, a zawodowo zajmuje się również fotografią. Urodził się, bo jego rodzicom udało się przeżyć II wojnę światową. I właśnie o tych, którym też się udało, jest jego książka Ocaleni z XX wieku. To nie jest jedyna książka w dorobku Grynberga. Ocaleni to zbiór opowieści, rozmów z Żydami, którzy przetrwali Holokaust. Aby się z nimi spotkać, Grynberg pojechał do Izraela, w którym nie wszyscy jego rozmówcy czują się jak u siebie. Przeżyli wojnę i mają różne wspomnienia o tym, jak ludzie zachowują się w obliczu śmierci. Bo tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Bohaterowie Grynberga opowiedzieli mu o cudownej młodości w Polsce, o asymilacji, przyjaźniach, ale i o antysemityzmie Polaków, o zdradach i pogardzie. Co ważne, ci starzy Żydzi Polskę postrzegają wciąż jako swoją ojczyznę. Takiego filmu w Bolesławcu dawno nie grano. Do Kina Forum zapraszamy na popremierowy pokaz Pana Tadeusza. Z tym, że premiera odbyła się ładnych kilkadziesiąt lat temu, a mianowicie w 1928 roku. Polska superprodukcja. Premierę miała w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Byli na niej m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Piłsudski, obaj z rodzinami. Kopia w czasie II wojny światowej ze względów na bezpieczeństwo została zabezpieczona, podzielona na kawałki i wywieziona z kraju. Po II wojnie światowej nie udało się odnaleźć w całości. W Filmotece Narodowej był przechowywany tylko fragment 40-minutowy do lat 50. Rozpoczęły się poszukiwania i niedawno, bo w 2006 roku mieszkanka Wrocławia znalazła gdzieś na strychu dalsze części filmu. Nie ma całości, bo film przed wojną trwał 3 godziny. Na dzień dzisiejszy to, co posiadamy w kraju, to 120 minut filmu. Udało się skleić w całość i kopia przeszła rekonstrukcję cyfrową. Dzisiaj we współczesnych kinach pokazujemy filmy na cyfrze. Realizacja Pana Tadeusza pochłonęła bająńską jak na tamte czasy kwotę 500 000 zł, a dobry samochód można było wtedy kupić za 2500. Na ekranie pojawiła się czołówka polskich gwiazd. Kiedy będzie można film obejrzeć? Premiera, repremiera właściwie filmu Ogólnopolska odbędzie się w 84. rocznicę premiery, czyli dokładnie 9 listopada tego roku w Warszawie w odrestaurowanym kinie Illusion. Podczas weekendu film zostanie zaprezentowany w wybranych kinach w Polsce, dokładnie na 33 ekranach. Kinoforum znalazło się w gronie tych kin, które
pokaże mieszkańcom kopię. My zapraszamy na seans w najbliższą niedzielę o godzinie 12 do Kina Forum. Złośliwi mówią, że trudno jest przenieść na ekran dzieło literackie pisane wierszem, a zatem Ordyńskiemu było łatwiej, bo jego film z 1928 roku jest niemy. Andrzej Wajda miał trudniej, bo u niego aktorzy wypowiadają swoje kwestie, a nie tylko wymownie przewracają oczami. Ale stary pan Tadeusz ma niezwykły urok. Retro nie do podrobienia. Części filmu, które ocalały, zostały klatka po klatce odrestaurowane. Do naszego kina kopia trafi już na dysku współczesnym, odnowiona w technologii 4K, z podłożoną muzyką, muzyką, którą skomponował specjalnie na tę okazję pan Tadeusz Woźniak. Reżyser filmu Ryszard Ordyński to niezwykła postać, artysta światowy. Pracował w wielu teatrach w Stanach Zjednoczonych. Miał kontrakt z Metropolitan Opera. Chociaż mógł w Ameryce zostać, po wojnie osiadł na stałe w Polsce. Był jurorem festiwalu filmowego w Wenecji. Biletów do kina kupować nie trzeba, wystarczy odebrać w kasie zaproszenie. Drugą książką, którą chciałam Państwu dzisiaj zarekomendować, jest Stan zdumienia Ann Patchett. Ann Patchett to bardzo znana i utytułowana pisarka amerykańska. Jej najnowszą powieść, Stan zdumienia, krytyka okrzyknęła literackim wydarzeniem. Czytelnicy twierdzą tak samo. Tajemnicza śmierć naukowca w amazońskiej dżungli. Dziwne badania nad przedłużeniem płodności kobiet. Dzikie plemię, którego członkinie rodzą do późnej starości. Wbrew pozorom nie jest to książka sensacyjna. Czym jest tytułowy Stan zdumienia? Moim zdaniem jest zdumieniem współczesnego, pragmatycznego człowieka nad tym, czego jeszcze nauce nie udało się odkryć, że są na tym świecie rzeczy i sprawy, o których się naukowcom nawet nie śniło, i pytaniem, czy mamy prawo grzebać się w czymś, czego nie rozumiemy. Bardzo dobra książka. Bracie, po co żeś przyjechał? Józef, po co ci to wszystko? Mówił, że mi się w głowie pomieszało. Ale nie mogłem inaczej. Co ty, kurwa, wiesz o polskiej historii najnowszej? Do reżysera pokłosia Władysława Pasikowskiego może tak postawione pytanie nie pasować. Pasowało w Słynnych psach, też o najnowszej historii, ale tam byli ubecy, którzy sami się wykończyli, a niedobitki dobiła odrodzona Rzeczpospolita. I dobrze. Pokłosiu reżyser mierzy się z tematem bardziej bolesnym, z rzezią Żydów w Jedwabnem, mordem, do którego nikt się nie przyznaje, nikt nie bierze odpowiedzialności, nikt nie chce odpokutować. Czy to jest powód, aby robić film sensacyjny? Czy Pasikowski się do tego tematu zabrał jak trzeba? Tego nie wiem. Wiem, że film warto zobaczyć, warto, aby Polacy zmierzyli się z własną historią. Pokłosie w kinie Poza Nowa w Zgorzelcu od 15 listopada, a w kinie Forum w Bolesławcu od 17 listopada. Świat to jedno wielkie królestwo. Nie dołożymy do tego ręki. Ten się śmierci nie boi, co śmierć widział jak normalną rzecz. W Galerii Długiej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury do końca listopada oglądać można wystawę malarstwa Rainera Magolda, Malarza Kobiet. Przedwczoraj w Londynie, pojutrze w Berlinie, dzisiaj w Bolesławcu. Rainer Magold to bardzo modny malarz. Jego obrazy świetnie się sprzedają, kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy euro. Na pytanie, dlaczego maluje kobiety, Rainer Magold zapytał mnie, czy znam coś piękniejszego. I rzeczywiście, kobiety Magolda uchwycone są w wysublimowanych pozach, eleganckie, często w perłowych naszyjnikach, jak muza malarza Coco Chanel. Zdarza się, że Reinhold Magold maluje mężczyzn. Malował na przykład George'a Clooney'a. Ja, natürlich, ja.
Filip. Tak, maluję mężczyzn, ale kobiety są dla mnie znacznie bardziej interesujące. Nie wiem, jak to jest w języku polskim, ale po niemiecku jest aż 300 słów na określenie uczuć, ale zaledwie 50 z nich dotyczy mężczyzn. Kobiety są bardzo uczuciowe, mają różne nastroje w zależności od pory dnia, a ja mam dzięki temu miliony kolorów, aby je malować. Próbuję przez całe swoje artystyczne życie wnieść światło w mroczną stronę kobiecości. Nie zdarzyło mi się jeszcze oceniać kobiet, analizować, czy są złe, czy dobre. Moje działania mówią za siebie. Ja kobiety po prostu uwielbiam. Nigdy o żadnej z pań nie myślałem negatywnie. Artysta całą swoją postawą oddaje szacunek malowanym kobietom. Mówi, że nie ośmieliłby się wystąpić przed modelką w roboczym, pochlapanym farbą ubraniu. Ona może nie mieć na sobie nic. On musi być nienagannie ubrany. Jestem ekspresjonistą, maluję korzystając za pomocą modelek, ale najważniejsze są uczucia. Kiedy maluję kobiety, myślę o tym, jak kobieta pachnie, jak to jest, kiedy można ją dotknąć, posmakować. Jeśli to wszystko już wiem, wtedy znajduję energię, aby malować dniami i nocami. Bez zakochania się w kobiecie nie mogę malować. Sama dyscyplina pracy nie wystarczy. Obrazy Rainera Magolda wiszą w najlepszych, najdroższych galeriach świata, w Nowym Jorku, São Paulo, Berlinie. Weil Sie vielleicht gehört haben, vor einem halben Jahr habe ich in New York ausgestellt. Ostatnio moje prace wystawiane były w Nowym Jorku. W 10 minut na pracę znaleźli się chętni, którzy chcieli je kupić. Sukces finansowy. To mnie oczywiście ucieszyło, ale nie zdążyłem nacieszyć się uczuciami oglądających, którzy widzieli moje obrazy. Wie der Betreffende meine Bilder schätzt. Magolda fascynuje postać Coco Chanel. Dla niego uosabia kobiecość i sukces odniesiony mimo przeciwności losu. Na jego obrazach dominują silne kobiety, świadome swojej wartości. I jak sam mówi, modelką nie musi być piękna młoda dziewczyna. Dla niego kobiecość jest kobiecością bez względu na wiek. To bardziej uczucia i emocje niż powierzchowność. Obrazy Rainera Magolda oglądać można do końca listopada w Galerii Długiej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Na tym seansie trzeba tylko patrzeć. Wnioski nasuną się same, albo i nie, ale i tak widz wyjdzie zadowolony z oglądania cudownych obrazów. Samsara to film kręcony kilka lat. Ekipa odwiedziła 25 zakątków świata. Film zachwyca barwami, ciągłymi zmianami. Pokazuje, jak piękny, ale i jak brutalny jest nasz świat. Ten film to doskonałe podsumowanie ziemskiego bytowania przed końcem świata. Jeśli chcemy coś wysłać kosmitom jako pamiątkę z planety Ziemia, niech to będzie Samsara. Ufolutki oczu nie oderwą, czy cokolwiek oni tam mają. Samsara w DKF-ie w kinie Forum w Bolesławcu 26 listopada.
Trzecia książka, którą dla Państwa przygotowałam, to biografia Ksiądz Paradoks Magdaleny Grzebałkowskiej. Biografia księdza Jana Twardowskiego. Wiersze Twardowskiego znają niemal wszyscy, ale prawie nikt nie wie nic o Twardowskim. Magdalena Grzebałkowska dosłownie przegrzebała się przez archiwa, te pisane i te z ludzkiej pamięci. Jednocześnie od osoby, która teoretycznie o księdzu wie najwięcej, od jego jedynej spadkobierczyni, autorka nie dowiedziała się niczego. Jakby życie księdza, tego narodowego dobra, kryło jakieś złe tajemnice. A nie była to osoba jednowymiarowa. Ksiądz Twardowski miał wątpliwości, czy jest bardziej księdzem, czy pisarzem, czy kocha Pana Boga i ludzi należycie, czy jego wiersze są cokolwiek warte. Po przeczytaniu biografii księdza Twardowskiego, tym bardziej chce się czytać jego poezję. Najeżdżam galię, wpadam na ciebie. Wyruszam do Egiptu, wyskakujesz jak Feniks z konopi. Teraz przeszkadzasz mi w inwazji na Brytanię. Chyba postanowiłeś zatruć mi życie. Nie no, słuchaj, Juliusz, pogódź się z tym. To są przygody Asterixa, a nie Cezara. Przygody Asterixa? O, pójdziemy do Brytanii. Mają tam świeżutkich Rzymian. Dwóch dorosłych facetów mieszka w jednym domu z psem. To o Asterixie i Obelixie. I wszyscy domyślają się, o co chodzi. Oczywiście wszyscy dorośli, bo to znowu bajka nie za bardzo dla dzieci. Za to bardzo śmieszna, świetnie zagrana, cudowna komedia. Powinna być obowiązkowa, kiedy za oknem nastała polarna noc i ani widu, ani słychu, że prędko się poprawi. To jest pan Asterix. Dobra wieczór. Obelix. Dobra wieczór. Nie, dobra wieczór. Dobra wieczór. Nie, jedną chwilkę. Bardziej wieczór. Dobra wieczór. W porządku, ale bardziej jakbyś miał w ustach kluchę. Dawaj. No. Dobra wieczór. Świetnie, no to chodziło. Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości w kinie Forum w Bolesławcu. Na miły kot. Spektakularny spektakl. To fact, not very.